Hej, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku customu Search for the Golden Elephant 2 Inside Valak Ruins. Oczywiście dalej ze mną Torgus. Cześć wszystkim! Tak, i ostatnio, co żeśmy to robili? Uzupełnialiśmy obraz, ołtarz i Tak w ogóle. jest. Otworzyła się nam krata. Tutaj jakiś potwór nas zaatakował, pamiętam. Dziwny. No i lecimy. No wow, i idziemy, wow, tak? Wow. Już weszłaś? Nie czekasz na męża? No to... No, czekam! O nie, ale w taki, na takim... Jakieś tortury. Na takim łożu to ja nie chcę z tobą leżeć. A tu jest celownik. Aha! Okej. Okay. Interesujące. I są te głowy. Z tymi no, trzeba diamentami. Trzeba będzie chyba je zestrzelić. Czy my cheatowaliśmy wcześniej w takim razie? Na to z wygląda. Z tamtą jedną głową? Czyli zdobyliśmy jakby to serce drugie tam chyba wtedy. Trochę no. Cheatem. A tu jest no, też broń jakaś. Co to jest widzieliśmy. W ogóle? To chyba będzie do tego celownika coś. No się tak, wydaje. Tylko nie widziałem nigdy takiej Riffle. Tekstury. Wow. Jakaś no, ja snajpera. No, ej, dobra. W ogóle tak, wow. By the way. Coś, co zauważyłam, w sumie Torgusowi już mówiłam o tym, ale wy nie wiecie, widzowie. Tak mi się wydaje, że Lara jakby z czasem nabrała różnych ran na sobie. Bo na początku była bardziej właśnie taka... Znaczy, no miała całą koszulkę, miała całe spodnie, a teraz właśnie coraz bardziej ma, nie wiem, jakieś porozrywane części albo tu jakieś rany na twarzy. Jak mi się wydaje, że to z czasem się wydarzyło. Bardzo fajne rozwiązanie. Też, mi się podoba. No, fajny motyw. Realistyczne takie. Wow, tu jakieś kościotrupy. No właśnie, rozwaliłem tam jedną skrzynkę przy tym jednym kościotrupie. Nie, też... Starałem się coś tutaj zdziałać, ale Lara nic nie chce tu zrobić. Nie, wydaje mi się, że musimy zastrzelić, ale się boję. Tak jeszcze trupy? Nie, nie, zastrzelić. No, a, no tak, 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 głowy tak, no bo... Okej. Okay. To nie ma czerwonej kropki, teraz nie trafię, jak nie ma czerwonej kropki. Faktycznie o, nie dobra, ma. Dobra, trafiłam. Jednak trafiłam. No mi też się dało, ale trochę to jest utrudnienie. On dał drugą, nie, trzecią część serca. Wow. Ty. A nie, to jest jeden piece of heart. Co? To tamte piece of heart. Aha, bo to jest z jednego serca i z drugiego serca chyba. Aha, dobra, to można połączyć. To łączymy. Czekaj. O, powstało serce teraz. Okej, okay, fantastycznie. To wygląda dziwnie, ale okej. Okay. No to może. I tu jeszcze jedno, części? Kurde. No tak. Aha, to ja tego znaczy, jeszcze... no przy każdym diable jest jedno. Wow, to jeszcze tego nie podniosłem. Dobra, połącz. Czy mogę to użyć na tym pentagramie? Nie. To może przy tych kościotrupach? Nie. Okej. Okay. Gdzie to serce? W takim razie. Ja nie widziałem nic. W sumie, takiego wyróżniającego się na te serce. No chyba, że na tym ołtarzu mamy złożyć to serce. No, też możliwe. Idę zobaczyć. Nie, tutaj nie. Chyba, że to z tej... jak podeszłam do ołtarza, to mi pokazało na tą bramę przy cmentarzu. Aha! No bo w sumie tam może mamy tam jedno miejsce jakby zamknięte jeszcze. A tam coś było takiego, gdzie można było to serce położyć, czy co? Nie wydaje mi się, nie wiem. Wiesz co, to może pokazuje dlatego, że jak ten krzyż tutaj ustawiliśmy, to nam się otworzyło tamto przejście. Aha, możliwe. Tak mi się wydaje, bo tam przecież bez sensu, bo tam była ta lina przeklęta. Tam na dole przecież. Aha, i ten no tak. Cały z młotem. Aha. Którego swoją drogą dało się zabić ponoć. Właśnie, tak, doczytaliśmy chyba w solucji właśnie, że dało się tego gościa zabić niby. No, no ale chyba z niego nic tam nie wypadało istotnego. Nie, nie, tylko chodziło o to, żeby nam nie przeszkadzał po prostu. A może przy tym posągu tutaj? Nie. Kurde, gdzie te serca w takim razie? No, ale to i tak jest jedno na razie. Ja mam jedno No, serce. Ja mam dwa razy hard. Ale ty... Dwa zdobyłem tam teraz, gdzie byliśmy.
I wcześniej miałem też Ale dwa. ty to... I połączyłem to wszystko ze sobą i mam dwa razy hard teraz. Aha, dobra, już ogarnęłam, dobra. Ja już przestraszyłem się, że masz mniej tych serc niż ja. Nie, bo nie zauważyłam jeszcze jednej... Ale tu jest jeszcze jedna połówka. Co? No, w ekwipunku mam jeszcze dobra, jedną połówkę. Dobra, połącz wszystko ze sobą i co ci z tego wyszło? Ale ja nie mogę połączyć tego z niczym. Mam dwa razy hard plus jedną połówkę. Jakim cudem masz jeszcze jedną połówkę, jak ja jej nie mam? Nie wiem! Nie, bo... Gdzie ty ją... Ty, może się to zbugowało po prostu. Gdzie ty ją dorwałaś? Może się zbugowała, bo... Możliwe. Tam nawet... Czekaj. A nie, teraz jej nie mam w ekwipunku. Aha. Dobra. Jezu, stresujesz mnie. Przepraszam. Nie no, świruję. No dobra, to teraz... Teraz szukanie. A tu byliśmy w tej wnęce? Byliśmy. Chyba byliśmy wszędzie, dobra. Za wyjątkiem tego tam przejścia po drabince na cmentarzu. Aha, a to się tam nie otworzyło. No, nie otworzyło się niestety. Czekaj, wiesz co? Jeszcze próbuję dziwną rzecz zrobić. Teraz to jest najgorsze, że... Kurczę, nie wiem, co już robiliśmy, co nie. No... Ja nie jestem pewny, gdzie się wkłada te serca, no bo coś z tymi sercami trzeba zrobić, na pewno. Tu w tych przejściach raczej nic nie było. Na cmentarzu. Co było na cmentarzu? No tam na dole... Nie, ja tam na dół nawet nie chcę schodzić, bo sobie przypomnę, co się działo ostatnio. Złe wspomnienie. No. No tak, bo tam było tak cieplutko. czekaj, no tam byliśmy, tam był ten pająk cały. Tam zdobyliśmy też serce, więc tam bez sensu. Tu była ta krypta. Czy gdzieś było jeszcze coś, gdzie może mogliśmy użyć naszego wspaniałego miecza na przykład? No już wydaje mi się, że nie było nic takiego. Chyba żeśmy już tutaj wszystko ogarnęli. No to będzie problematyczne teraz, żeby to znaleźć, no, bo... Tym bardziej, że ja nie pamiętam nic, co by się wyróżniało. Na te serca, naprawdę. Nic mi się nie kojarzy z tym. No mi jedynie te pentagramy, może... No tylko ich było kilka, ze trzy nawet, a mamy z dwa serca. Poza tym ja już nawet nie pamiętam, gdzie one były. No właśnie. Też nie wiem, gdzie one były. Jeden gdzieś był na górze, z tego co pamiętam. A tutaj co było? Co tu było? Nie, to był klucz jakiś, dobra. Może gdzieś tam na początku, no ale nie wiem. Bo te serce w ogóle jeszcze można od siebie oddzielić. Ja nie wiem po co w sumie. No, wiem. W sumie wszystko można ze sobą tak? oddzielić jakby. Okej. No dobra, to poszukamy jeszcze chwilę, no i jak się nie uda znaleźć, to chyba cięcie zrobimy. No bo to trochę bez sensu. Też nie ma sensu. Jeszcze jeden przycisk nam został do wciśnięcia. Tylko jak tam się dostać? Jaki? Jak jesteś przy posągu, ja zapomniałem o nim kompletnie. Dobra, to muszę wrócić. Faktycznie tam jest, tylko nie pamiętam... czy tam się no, da No, bo ty dostać? Ogarniałeś te wszystkie przyciski po drodze i... to się potem pozapominało. Wiesz co, możliwe, że można się tam dostać, tylko... Aha, ja wiem, który przycisk. No, ja chyba też go widziałam nad tymi właśnie. Kurkami tutaj, które są. No. Tam na tym właśnie podwyższeniu, tylko jak tam się dostać, to nie mam zielonego pojęcia. To wygląda, jakbyśmy mieli coś sobie tutaj podsunąć, ale co? No właśnie. Tu się nic nie Chyba, że ten blok tutaj obok, ale on nie przejdzie przez drzwi przecież. Czy on przejdzie przez te tekstury? Ale... Bo tu jest taki blok nie w tych wiem. Drzwiach, nie wiem, czy widzisz. No. Taki drewniany, czekaj, drewniany. Spróbuję go pociągnąć. Ej, da się! No, też da się! Tak? Aha! Chyba, poczekaj. Okay.
Nie, dalej już nie poszedł, raz tylko poszedł. Już przez te kolejne nie poszedł. No bo gdybyśmy to mieli, no to spoko wtedy. A z góry może jakoś, nie wiem. Z góry to nie ma chyba jak. W ogóle ja widzę tam jakąś... Co tam jest? Co? Coś tam leży. Tylko nie wiem, co to jest. Jak wejdziesz, tutaj, gdzie przesuwa się tą skrzynkę, pociągnij ją sobie raz do siebie, tą na wprost, którą miałaś. A tą w drzwiach? No to jakby tak, tak, tak. No jak miałaś na wprost taką skrzynkę. Znaczy, nie wiem, gdzie ona u ciebie stała. U mnie teraz jest tak, jakby zasłania przycisk. U ciebie też zasłania przycisk? Nie, no u mnie jest... no bo przesunęłam ją do drzwi. Nie, to weź tak, żeby zasłoniła przycisk i weź obejść dookoła teraz, tak naokoło to. I tam... Widzisz... widzisz taki przedmiot? Czekaj, już patrzę. Moment. Obejdź to teraz i zobacz, czy widzisz taki biały przedmiot dziwny. Przez kolejny blok do przesuwania. Ano? Ja tego nie widziałem wcześniej. Leży tam coś. A może da się to jakoś tak wymanewrować? Czekaj, ja teraz przesunę ten do przodu. O kurde, ale to będzie trudne. No, czekaj, przesunę coś ten do czuję, przodu i tamten się wypchnie w stronę drzwi wtedy. Chyba, że to sekret jakiś, nie wiem. Ale to nie wygląda na sekret, bo sekret przecież jest... No ale sekrety jest... to są te złote właśnie, słoniki. Co to jest w ogóle? No, wygląda jakby to była... Co to jest? A nie! Nie wiem, co to jest... Boże, ja wiem, co to jest. To jest ta ścianka do przesuwa. Aha! Okej. Okay. Ale to w takim razie my byliśmy tam od tamtej strony, tak? No byliśmy chyba, bo żeśmy obchodzili to wszystko tak dookoła trochę. Jezus Maria, myślałem, że to jakiś przedmiot. Nie wierzę w to. Wiesz co, mi się wydaje, że my z góry faktycznie możemy się dostać do tego przycisku. Z tego daszku tutaj? Z tego daszku drewnianego. Ale to wiesz, że trzeba po tych linach skakać jeszcze raz? No wiem, właśnie. Bo chyba inaczej się nie da tam dostać. No ja nie pamiętam, jak tam się wchodziło łatwiejszą drogą. To może... Nie wiem, idę zobaczyć. To może zróbmy tu cięcie i tam na górze się przywitamy, czy coś. Bo może nam to zejdzie trochę, nie? Z tymi linami. Dobra. To zaraz wracamy. Okej, jesteśmy z powrotem. Jej. Udało się nam doskoczyć na ten daszek. Tak. Po małych problemach z linami, ale udało się. Tak, masakra. Dobrze, że wyłączyłam to nagrywanie, bo siedziałam tam chyba z 5 godzin. No dobra, ale Aniu, miałaś rację, że z góry tu trzeba było. No, tak mi się wydawało. I zobaczymy, co ten przycisk. Boże, usłyszałam dziwny dźwięk. No, to jest ten demon cały. On tam lata wokół posągu, tylko go nie widać, nie? Tak? Ja ci mówiłem o tych odgłosach. Ja mam za każdym razem je praktycznie u mnie. Aha, jak mijam posąg... Ale ja go nie widzę. No ja też go nie widzę, ale to... Jakby masz taki odgłos, jakby on tam latał cały czas przy tym posągu. I ja zawsze, jak mijam ten posąg, słyszę ten dźwięk. Za każdym razem. Możesz zobaczyć na mojej perspektywie. Dobra. Wciskam przycisk. Co? Co się zrobiło? Pokazało na cmentarz. Zamknęło nam bramę na cmentarz. Czyli scheatowaliśmy wejście na cmentarz, Aniu. Bo my dostaliśmy się na cmentarz z góry, pamiętasz, z dachu tam zeskoczyliśmy. O nie! A trzeba było nacisnąć ten przycisk, żeby otworzyć bramę na cmentarz. Czaisz to? O nie! O my god! A ja myślałem, że to będzie rozwiązanie naszego problemu. No, ja też przecież. Teraz sobie go odciśnij. No wiem, odcisnęłam. Oh my god. Masakra. Boże, my cheatujemy nawet o tym nie wiedząc. No. Tak samo cheatowaliśmy z tym celownikiem tam. No właśnie, ale to taki lol w ogóle. No ale nie powinno się to zdarzyć. Tak. To jest błąd customu, że jest tak skonstruowany, że można się tam dostać w inny sposób niż twórca zaplanował. Dokładnie. To akurat jest minus tego customu.
No, że są takie błędy, Tak, które powinna być no. wytyczona droga po prostu. Jedna, że tak powiem, do przejścia poziomu. I bez Tak, bo pomijania to. czegokolwiek, tak? No. A tutaj no masakra. No ale dobra, no to w takim razie nadal nie wiemy co robić. No, to chyba domu musimy zrobić cięcie. No, poszukamy to poza odcinkiem i No i wrócimy wrócimy. do was, jak już coś Tak znajdziemy. jest. Więc ZW kolejne. Okej, jesteśmy z powrotem. Haha. Cóż za niespodzianka. Tak jest. Tak, więc powinniśmy iść tędy. Tak, na Tutaj, gdzie jest ta cmentarz. zamknięta krata. Ponieważ tu z boku można się przesunąć na rękach. Interesujące Brawo my. rozwiązanie. Nie sprawdziliśmy tego wcześniej, faktycznie. Aczkolwiek, no, jak Tak. widzieliśmy z dołu zamkniętą kratę, no to logiczne było, że najpierw ona musi się otworzyć, żebyśmy mogli tu No coś zrobić. właśnie. Wydawało nam się, że musi się otworzyć krata Ale najpierw. tu się da złapać, faktycznie da się. I co mogę tutaj. Aha, tutaj jeszcze nie. Tylko Tutaj. to musi być. Wow, Jest jak kurde. tu ciemno. Fakt. I znowu coś do Spadłam i się przesuwania. zabiłam. What the fuck, te tekstury czaszek. Masakra. Zabiłaś się? Nie, no. Uuu. Muszę tam wrócić. Czekaj, ja wyciągnę snajpę. Halo, jest tu ktoś? O Jezu, jakie to są creepy klimaty. O, jakby nam mało było zagadek z przesuwaniem bloków. Super. Cieszę się ogromnie. Dobra, czekam. Nie idę dalej, bo ja się boję. Bez ciebie sobie nie poradzę. Ojej. No oczywiście. Musisz tu być. O, przycisk tu widzę w ogóle za tym. Wow. Okej, dobra. Wow, No i faktycznie, zobacz, czaszki. po lewej stronie masz taki blok do przesuwania. Nie wiem, czy on się przesuwa, czy on się będzie wysuwać. Nie, chyba. Tu jest przycisk na No górze, i drugi po jest prawej. przycisk po lewej, jak weszłaś. Tylko ten blok jakby blokuje. Za tym blokiem A jest tu w przycisk. środku byłeś? Nie, jeszcze nie wchodziłem. Aha, ja już tu wlazłam. Okej. Jest tak czerwono. Okej. I są jakieś Czyli to korzenie. pewnie serce. Na bank serce. Tak, to są te klatki piersiowe. To wkładamy najpierw to serce? No chyba tak, bo tam się nie da nic zrobić z tymi przyciskami. Nie przesuniesz tam nic. Tak mi się wydaje. Dobra. Matko, jaka Tylko ja się animacja. boję, że coś na nas wyskoczy od tyłu. Jezus Maria! Glizdy wylazły. Jezu, ja myślałem, że coś gorszego wylazło, a one Ale zabierają. zeżarło mi pół życia, no. Ale to one ci zabierają życie? No właśnie, nie wiem, chyba tak. One są jak te głupie szarańcze z Tomb A, Raider ale one są 4. jakoś tak daleko ode mnie, nie chcą przy mnie tutaj być, że tak No, a powiem. mnie zeżarły już połowę życia, U muszę la la. wziąć apteczkę. To ja chyba w dobrym miejscu stoję, że one do mnie nie podchodzą. Zobaczysz to u mnie, ale one są jakieś zbagowane u mnie. Super. Zaoszczędzę na apteczkach. Dobra, włożyłaś też drugie już? Tak, tylko czekaj, wzięłam apteczkę, o matko, idę stąd. No i tam się pewnie powysuwały te bloki. Tam w tej poprzedniej sali. Się, no, zsunęły. Ej, to jest nie fair, ja mam tu pełno tych glist. Czekaj, ja zaraz zobaczę, jak to u mnie wygląda. Czy on. Boże, przecież ja umrę zaraz, no. No, one What za mną the teoretycznie idą, fuck? ale nie zabierają mi życia. Mi zabiera. Dobra, naciskam przycisk. Tylko No, nie wiem, jeden który. nacisnęłam, ale Aha, tam muszę jest znowu drugi. wziąć apteczkę. No to uważaj, skacz tam. Staram się, ale to nie jest takie proste. Aha, to jest. Kurde, trzeba ten blok przesunąć. No, ale one na Chyba. górę chyba nie wchodzą, czy wchodzą? Wchodzą u mnie! Wchodzą. Oh shit! Trzeba to ściągnąć na dół, tą No, klatkę z góry. tak. Ale wiesz co, nie, te glizdy mnie nie zabijają. To nie fair. Nie No, bawię się z tobą. król, więc wiesz. Jestem na uprzywilejowanej pozycji. A to tylko ta się przesuwa. Ja Tak. myślałam, że ta druga O, też. zaczęły mnie zabijać.
Czas na apteczkę. Pierwszą. Miło. Tylko zielone roślinki mi się kończą już. Mi chyba jedna została zielona. Wredne glizdy. Maria, to przesuwanie. No i teraz trzeba z drugiej strony. Aha, to trzeba naokoło obejść, serio? No. Oh my god. Dobra, teraz jest trochę mniej. Ale no, Lara, nie blokuj się przy tym. Cię kurde normalnie trzasnę, glizdy cię zżerają, no. Głupia babo. No uważaj na te apteczki. No i znowu muszę wziąć. No uważaj, uważaj, bo jakby za dużo ich wykorzystasz teraz, to potem będziesz miała problem. No tylko, że no co mam innego zrobić, no. A dużo jeszcze ci zostało tych roślinek? Znaczy trochę jeszcze mam. A, no to luz, dobra. Tylko wiesz co, to trzeba popchnąć z drugiej strony. No ja już to zrobiłam, mam przycisk. Co tak szybko? Ja pierdzielę, co tu się zadziało? Coś się otworzyło. Nie wiem. Ja tu jeszcze mam daleką drogę. Jezu, one mnie zabijają. Nie, fon. Dobrze ci to. Dobra, ja poczekam. Mogę stąd wyjść gdziekolwiek, żeby glizdy mnie nie zabijały. Boże, jak one... Jezus Maria, jak one zabierają to życie teraz! No, mówiłam! Mówiłam! Ja mam ostatnią czerwoną roślinkę, ja nie chcę nic mówić. Dobra, wciskam przycisk. I co to robi? Coś otworzyło klapę gdzieś, ale nie wiem gdzie. No... A może tą kratę otworzyło na zewnątrz? Możliwe. Jeszcze tu zobaczę, czy tu coś jest, ale... Chyba nie. Dobra, ja stąd wychodzę, ja nie chcę tych glist. No ja też. A nie mogę stąd wyskoczyć, teraz i one mi zabierają życie. Trochę. Kurde! Fuck. Wyskoczyłaś już? Nie. Nie mogę wyskoczyć stąd, jeszcze mi się zbugowała, nie? No właśnie ja też coś nie mogę wyskoczyć. O, w końcu. Aha, zsunąłem się, super, i zdobiłem. No, cudownie. Aha, może z góry się. Trzeba skoczyć. Nie, z góry też nie. Masakra jakaś. Kurde, no. No nie mogę wyskoczyć. No ja też nie. Jaki shit. Skocz bokiem może. Nie, też bokiem nie chcę. To trzeba jakoś z rozbiegu zrobić. Z rozbiegu? No, bo mi się raz udało, tylko przeskoczyłem ciut za bardzo. Jeszcze ta kamera... O! Udało mi się. Z rozbiegu. Sakra. Tak, uniosło klapę do góry. Ale jak my się niby mamy tam dostać? Bo to jest zastanawiające. Zaraz nerwice dostanę jakieś. Spokojnie, spokojnie. No co za shit! Boże! Zaraz zacznę przeklinać. Ja nie wypikam tego. Dobra, jest, udało. No, ale zobacz, gdzie to się otworzyło. Ja nie wiem, co mam teraz zrobić. Jak się tam dostaniemy? Skoczyć? Ale stamtąd? No stąd, gdzie stoimy. Da się? Tylko chyba z rozpędu. Aha, no super, tylko ja nie mam zapisu tam, jak już wskoczyłam. Muszę jeszcze raz tam wskoczyć. Aha, to ty zszedłeś na dół? Nie, a nie, dobra, mam zapis git. Nie, ja się przesunąłem na rączkach tam. Na początku, bo ja myślałem, że... Ale no moim zdaniem się to nie uda za bardzo, ale dobra. Coś mi się zbugowało z tym chodzeniem. A może i się uda. Mogłam jednak zresetować tą grę. Doskocz. Dobra, udało się, uff. Ale jakimś fuksem znowu. Z rozbiegu zrobiłeś, tak, czy...? Z rozbiegu. No, tak myślałam. Wow, co tu się dzieje? Dobra, Boż, czekam. Shit. Teraz ja się będę męczyć znowu pół godziny. Tam w ogóle ten dach dziwnie wygląda. Czekaj, spróbuję tam skoczyć. Może tam jest jakiś secret. No coś mi się wydaje, że... Może tak by się jednak dało. Że z miejsca? No, tylko no, że możesz też spróbować. Mi się udało za blisko. Z rozbiegu. No bo jestem blisko, tylko kurde. Walę głową w to.
Ja pierniczę, jeszcze się zbagowało z tym chodzeniem. Dwa skoki. Takie trudne dla nas. Zapisz tu. O, dobra, dało się. Jej. Zobacz, jak tam fajnie w środku, jakieś dywany. Co tam jest na końcu? Dobra, ja wyciągam pistolety. Jakie ładne też, randole. O, jest muzyka jakaś się włączyła. No, creepy. Wow. Czy to coś jest w ogóle? Jest jakiś... A! Co to? Kurde! Co? Ja nic nie mam. A podeszedłeś do tego dziwnego ołtarza z czerwonymi świecami? Co? Do czego nas celuje w ogóle? Do książki. Tam są latające książki. To jest książka? A faktycznie. No! What the fuck? Atakują nas książki. Co tu się dzieje w tym customie? Ale to jedną ja miałem tylko. No ja też miałam książkę jedną. Ja się boję tam dalej iść aż. To jest jedna skrzynka. O, jest roślinka. A coś można postawić? Nie, dobra. Tam z tyłu jest drabinka w ogóle. A faktycznie jest. A gdzie ta skrzynka? Jakby tam kawałek dalej. A, roślinka jest, widzę, ale skrzynki no. Nie widzę. Aha, to ty widzisz jakąś inną roślinkę. No, żółtą. Ale nie była ona w skrzynce? Nie, no u mnie na podłodze leżała. A gdzie? W rogu. Tam przy tej drabince, w rogu, po prawej stronie, za tymi beczkami takimi. Aha, no to... Dziwne. A u ciebie na skrzynce to było? Może rozbiłeś skrzynkę przez przypadek. A może, faktycznie, i nie zauważyłem, no. Ja się jeszcze... Bo w sumie mi tu książka tego... latała, fakt. No. Nie, tu chyba nic nie ma, trzeba na tą drabinkę. A jest tam otwarte przejście? Nie wiem. Nie widzę, dobra, wejdę tam. No, ja też. No, ale wejdź tam. Widzę, jak ona skacze dziko. Co ona robi w ogóle? Nie wiem, to jest dla mnie niepojęte, jakie animacje. Tak samo jak wkładała te serce, dziwnie. No. O Jezu, jak tu ciemno. Jezu, ale jeszcze większe spadki klatek no, ja tutaj, też. Niż normalnie. Ja też. Ja muszę zapisać. I podczas zapisu nawet mi się... No, mi też. Tu są jakieś zamknięte kraty. Czy to jest jakiś labirynt dziwny, pokręcony? No, dobra, idę na prawo. Jestem praworęczny. Ja poszłam na lewo. A nie, na prawo jest zamknięte. Tak, to jest labirynt. Super. Na lewo, potem na prawo. No... Mów, gdzie idziesz, tak. Mów kierunki. Potem na prawo, dokąd? Ale ja nie wiem, potem na lewo z powrotem. Widzę... Ale znowu jest zamknięte, tylko że na prosto jest otwarte i to tak... Widzę roślinkę gdzieś tam czerwoną, daleko. Ej, znalazłam przycisk. Czekaj, ja znalazłem w ogóle wyjście jakieś stąd. A ja znalazłam przycisk. Takie na zewnątrz zupełnie. Poczekaj, zobaczę, czy coś jest. Dobra, zapiszę przy tym przycisku. Nie, tu chyba nic nie ma. Dobra. Coś otworzyłam. Jakąś klapę chyba. Dobra, idę dalej. O, otworzyłam do roślinki. Gdzie ty masz ten przycisk? Come on. Gdzieś cały czas na lewo. Jakimś cudem musisz iść na lewo. Ale to przy oknie ten przycisk gdzieś? Czy... A, dobra, mam. No. Okej, i tam jest wyjście z tą roślinką, tylko ja nie wiem... A, jest roślinka. Zaraz oszaleję jest. Ale to jest klatki, masakra. No. A dlaczego aż tak? I w takim miejscu? No, to też miałem tam wcześniej... Ale to tylko po roślinkę by było? Nie. Niemożliwe. Tam jest duch u góry lata. Gdzie? Jak się wychyliłam przez okno, to on tam u góry lata. No to super, pewnie musimy się tam do niego dostać jakoś. Ja bym jeszcze pochodził w tym labiryncie, bo to są jakieś drzwi pozamykane z tego, co widzę. No, ja o, kratę widzę, kratę widzę zamkniętą za drzwiami. I wiem już chyba, jak się tam dostać nawet. No też widzę wyjście jakby z drugiej strony na prawo, jak poszłam. Czy to jest czasu... tak, ten przycisk to jest czasówka, nie chcę ci nic mówić. Ty nie otworzyłaś przejścia do roślinki. To przejście... Nie, tam jest klapa u góry. No, tak? Klapa, tak. I ona mi się zamknęła właśnie. Aha, więc to jest czasówka. Świetnie, jeszcze z tymi
klatkami. No, tylko w takim razie do tej roślinki to nie było. W sensie ta roślinka była otwarta cały czas. No, czyli tam na górze jest ten dół. Dobra. Super, super. Gdzie to było? Tu gdzieś chyba. No tylko jak my się teraz stamtąd dostaniemy w miarę szybko do posągu, to ja nie wiem. Jeszcze w tym labiryncie, nie? No. Ha, tylko... Ja z złej strony wyszedłem. Kurczaki pieczone. Jakieś ognie w ogóle słyszę. No właśnie, właśnie, głupia babo. Nie, nie w tą stronę. Ja też. Dobra, udało się. Ja poczekam, aż ta klapa mi się zamknie. Chyba, że ona się już nie zamknie. Oh my god. Duch? Co? Wiesz co? Wejdź sobie tam i zobacz. Ale nie, bo ja... Mi się zbugowało wszystko. Co ci się zbugowało? Byłem na górze, wszedłem tam i nagle pojawiłem się na dole pod klapą. Aha. Czyli muszę jeszcze raz wszystko od początku. Ale nie zapisałeś sobie przy przycisku? No i co tam masz na górze? No ten, ale ten duch ci nie przeszkadza tam? Nie, jest coś innego niż duch. Gorszego? No wejdź, zobaczysz. Nie, ale powiedz, że nie pająk, proszę cię. Znaczy jakieś tam małe pajączki były, ale to nie to, co mnie przeraża. Ja się boję. Nie, Aniu, ja tam nie wchodzę. Ja tu zatrzymuję nagranie, kończę ten custom w tym miejscu. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Na tym by było, na tym starczy na mnie. Jezus Maria, boję się tam wejść. Nie, o Jezus Maria, co to jest? To no, jest ten czerwony? No, nie wiem co to jest, ale było chyba napisane, że trzeba być cicho przy tym. Ja nie zdążyłem zauważyć. Tak mi się wydaje, że tak napis, było napisane. Faktycznie. Tylko, że mi się zbugowało z tym chodzeniem, więc ja chyba wyłączę nagrywanie i muszę zrestartować custom. No dobra. Bo nie mogę chodzić dobra, normalnie. Dobra. Więc zaraz wracam. Okej, jesteśmy z powrotem. Nie wiem, od czego to zależy, co mi się zrobiło, ale próbowałam na poprzednim jakimś save'ie starym i działało to chodzenie normalnie, teraz jakoś nie chcę działać. Wiesz, że mam to samo teraz? O nie! Ale przed chwilą, jak nie nagrywaliśmy, to normalnie mi chodziła, ja nie wiem, o co chodzi. No właśnie, nie rozumiem tego. Na starym save'ie działało normalnie, a teraz muszę hell? Robić tip-topy. Ja mam teraz identycznie. Muszę tak po kroczku to robić. No. Dobra, to ja też to przyspieszę w takim razie, bo to jest jakiś dramat. Tak, ponieważ, no, tak jak Lara to mówi, it's better to be quiet. Także musimy być cicho, bo tu jakiś demon śpi i nie możemy go obudzić. Tak, tylko ja ci nie chcę nic mówić, jaki tam jest kawał drogi. Jak my tam tu idziemy, to 5 lat minie. A tu po prawej coś jest? Nie wiem, jeszcze nie doszedłem tam. Znaczy w sensie tu zaraz na samym... No wiem, jeszcze nie doszedłem. Widzę ten skręt, ale jeszcze nie widzę, co za nim jest. Jezu, ona mi się jeszcze czasem i tak baguje, że w ogóle nie chce iść do przodu. No, mi też. Czy my musimy przejść obok tego... czegoś? Czy nie? Tam jest jakaś krata na końcu. No, ale po lewo jest przejście obok tego czegoś. Tego demona. I nie wiem, czy nie musimy iść najpierw na tamtą stronę. Jezus Maria, to będzie trwało. No, masakra. Ja sobie to zapiszę. O! Czekaj, teraz mi zaczęła iść. Jak ty to zrobiłaś? Wiesz... Co, klikałam cały czas strzałkę do przodu, jak miałam wciśnięty shift i ona po prostu w pewnym momencie zaczęła iść cały czas, a nie tylko działa. Po kroku. O mój Boże, on tu leży. A teraz znowu przestało. Ja pierdzielę, dobra, wiesz co, musimy znaleźć jakiś przycisk. Na pewno. Słyszę, jak nawalasz tą strzałkę. No. O, teraz mi też idzie. Ja nie puszczam już tej strzałki, pitole. Trzymam tą strzałkę.
Tylko ciężko też ją cały czas trzymać, jak... Znaczy ciężko się rozglądać wtedy po prostu, nie? Mam przycisk. Po drugiej stronie. No widzę chyba. O, oj, teraz znów mi się zbagowała. Nie wiem, co tu jest grane, ale... Psuje to odbiór to całego jakieś... customu. Tylko ja się boję, że jak naciśniemy to, to on może się obudzić. No, czekaj, tylko, bo... Ma tylko jedyna. Ja może zapiszę, bo... Ja też. Nie chcę tego przechodzić jeszcze. Ja też. Dobra, wciskam. Dobra, nie obudził się. Tylko to może być czasówka, nie chcę nic mówić. A jeżeli to będzie czasówka, to będzie problematyczne z naszym chodzeniem. No! No, nie no, idź, Laro. To jest czasówka! O kurde! Żartuję. Nie żartuję. Ale do czego to jest czasówka? Do tamtej kraty po drugiej stronie. Tej, którą widzieliśmy na początku, co mówiłaś, że na końcu jest to krata. To musimy biec. Ale ja nie wiem, czy my damy radę. Musimy spróbować, no bo przecież to jest za krótko. No, my nie dojdziemy tak nie na, damy rady na tym kroczku. Na chodzeniu. Czekaj, spróbuję jeszcze raz. Kurde, nie wczytałam nie to, co trzeba. Ale spoko. Nie, no nie dam rady w życiu. Chyba, że mi się jakimś cudem odbaguje za którymś razem. Nie, ale ja nawet jak teraz szłam w miarę płynnie, to i tak nie zdążyłam. Tak? No. To może faktycznie trzeba biec i szybko, wiesz, w tą kratę wbiec. Po prostu unikać tego. No dobra, to biegnę. Gościa. Tylko zapiszę jeszcze raz. Czekaj, który to był save? Ten. Kurde, tylko wszystko to wlazło za mną. Ale co wszystko? No tam jest... A tu jeszcze jakieś robale? Nie, to chyba trzeba po cichu zrobić w takim razie. Kurde, tylko no nie damy rady, nie zdążymy, no. Chyba, że trzeba przejść obok demona, tak typowo obok demona. Ale musiałby mieć też płynny ruch, nie? A nie te kroczki. A mam kroczki.